Witam towarzysze, żona i synek szczęśliwie dolecieli do Polski, a towarzysz Michał aktywnie prowadzi pracę propagandową i nagrywam ten krótki filmik, by zareklamować inicjatywy w najbliższych dniach. Więc jutro w piątek 22 grudnia o godzinie 19 będę rozmawiał z redaktorem Międzynarodowego Radia Białoruś, Danielem Mikuskiem. Międzynarodowe Radio Białoruś jest kanałem na YouTubie, ale także jest radiem, które jest dostępne dla Polaków mieszkających mniej więcej do 100 km od granicy z Białorusią, a w najbliższym czasie będzie tutaj postawiony nowy nadajnik, także cała Polska będzie dostępna, właśnie będzie miała dostęp do głosu prawdy prosto z Mińska. Więc zapraszam Was, towarzysze, jutro na audycję o godzinie 19. O godzinie 19 także odbędzie się audycja w sobotę 23 grudnia o godzinie 19 będę rozmawiał z profesorem Michałem Popowem z Krasnego Uniwersytetu. Z kolei chyba pan Popow jest z Leningradu, więc tak. Dzisiaj będę rozmawiał z Zuzanną Jakowicką z kanału Outsiderka Lewicy, która odpowiedziała na apel dotyczący blokady, cenzury kanału Odrodzenie Kultury. Są jakieś media, które chcą rozreklamować temat cenzurowania treści komunistycznych, to zgłaszajcie się do towarzysza Michała. No, tutaj outsiderka lewicy się zgłosiła, więc będzie sobie towarzysz Michał wystąpił na tym kanale. Towarzysz Michał także wystąpi na dwóch audycjach na Międzynarodowym Radiu Białoruś. Będę uczestniczył w rozmowie noworocznej, a także będzie audycja za kilka dni w ramach takiego rozmowy z kilkoma politologami tam. Więc dzieje się, ale jeszcze mam wiele różnych pomysłów, inicjatyw. Jak macie także jakieś pomysły, z kim pogadać w najbliższych dniach, no to jest ten moment, kiedy towarzysz Michał ma troszkę więcej czasu. No i właśnie, teraz mogę nagrywać, no kiedy wróci synek, no to znowu będę zajęty głównie sprawami rodzinnymi. Więc tyle, jeśli chodzi o sprawy dotyczące kanału, a teraz kilka słów dotyczących spraw niepolitycznych. No, niepolitycznych z mojego punktu widzenia, bo uważam, że kwestia formy fizycznej, zdrowia i sportu są to sprawy prywatne, ale ponieważ współczesna lewica, czy raczej pseudolewica, liberalna lewica, bardzo dużo czasu i uwagi poświęca takim sprawom, między innymi właśnie dużo się o tym mówi, no to ja też powiem kilka rzeczy. Mianowicie informuję Was, towarzysze, że jest to ciężkie dwa tygodnie dla towarzysza Michała. Towarzysz Michał musi nadrobić zaległości sportowe. Tutaj muszę wrócić do formy. Przez półtora miesiąca miałem te problemy zdrowotne. Bałem się, że to jakieś sprawy sercowe. Prawie zawiesiłem działalność sportową. No i spowodowało to, że troszkę towarzysz Michał przytył, wyszedł z formy. Więc znajduje się teraz, jak widzicie, to jest jedno z miejsc, gdzie towarzysz Michał uprawia sport. Jakby ktoś chciał mnie znaleźć albo wspólnie zmierzyć się w jakimś pojedynku, to albo jestem na tej bieżni, albo w lesie. Jak jest ładniejsza pogoda dzisiaj, to nie ma co biegać po lesie, bo dzisiaj to tam jest, jak spadnie deszcz, to o Jezu, jakiś kaszel,
jak spadnie deszcz, to tam błoto jest, nie polecam. No, ale chciałbym wam co innego, towarzyszu, powiedzieć. Sport sportem. Niestety obecnie cały czas coś mi tutaj boli, bo ten to ból się zmniejszył, no ale ze względu na fakt, że nie chcę ponownie mieć naciągnąć tego mięśnia, no nie chcę być takim przykupem jak Tomasz Lis, który tam biega, dostanie za wadami wylew, 2 miesiące patrzę w szpitalu, że umiera, a później znowu idzie pobiegać i znowu dostaje wylew, no. Więc ja raczej ten powrót do formy muszę robić w sposób taki bardziej przemyślany, właśnie dlatego, że na razie nie będę ciągał takich ćwiczeń typowo siłowych. No to te dbanie o formę, to trzeba więcej tutaj takich ćwiczeń ruchowych, no takich na wypocenie się typowych. Wczoraj biegałem 8 km, dzisiaj także biegałem. Co prawda daleki od wyniku, tam w pół roku temu pochwaliłem się, że przebiegłem 8 km w 34 minuty, chyba 20 sekund. No to był naprawdę to mój życiowy rekord. A wczoraj to miałem chyba 38 minut 30 sekund, coś takiego, więc widzicie, no 4 minuty gorzej. Ale i tak uważam, że przy takim długim biegu średnia poniżej 5 minut na kilometr to jest wynik, no dobry. Dobry wynik. Po prostu wcześniej mój wynik był rewelacyjny, więc dobry jest gorszy niż rewelacyjny. Ale towarzysze, nie w tej sprawie nagrywam ten film. Ja wielokrotnie na takich właśnie, tacy ludzie jak Ralindel, czyli taki pseudokomunista, to właśnie dużo czasu poświęcają jakiejś takiej tolerancji wobec osób otyłych. No, że człowiek, nikt nie jest winny temu, że jest gruby i to są bardzo problemy, ważne problemy tego tamtego. Moje zdanie w tej sprawie jest takie, że to śpią. I to jest bardzo skuteczna metoda, towarzysze. Chcecie szybko zrzucić wagę, to trzeba po prostu sobie urządzać głodówki. No ja to sobie urządzam w taki sposób, że no przed sportem, bo jednak sport jest ważny, żeby tutaj tą wagę zrzucać, no to jakąś wypiję mocną kawę, troszkę jakiegoś takiego, nie wiem, jakiś batonik, czy jakąś inne coś takiego małego, ale kalorycznego. Tu chodzi o to, żeby to było właśnie kaloryczne, żeby miało tą energię. To coś takiego sobie możecie zjeść przed sportem czy przed pracą. Ale w sytuacji, kiedy nie pracujecie, kiedy nie macie żadnych tamten, no to po prostu czujecie głód, odpoczywacie w łóżku, najlepiej się przespać. I w każdym razie te 3-4-5 dni jest kluczowych pierwszych. Jak zaczynacie taką głodówkę, to po prostu ograniczyć wasze spożycie, no zmniejszyć o 1/3, 1/4 i tak te kilka dni się pomęczyć. Nie jest lekko. Jestem głodny. Ale za to po tych kilku dniach robi się łatwiej, bo wasze zapotrzebowanie na jedzenie się zmniejszy. To jest fajne. Zamiast, jak nie wiem, spaślak sekielski, robić sobie
żreć i później płacić za operację pomniejszania żołądka, to po prostu w momencie, kiedy mniej jecie, to ten żołądek automatycznie się zmniejsza. Więc, no ale oczywiście to ma pewien związek z tym, że zdrowie fizyczne, forma, no jest w pewnym sensie sprawą klasową. No, trzeba mieć warunki i trzeba mieć czas, żeby się zajmować. Ja mam teraz warunki i czas, bo moja rodzina wyjechała. Więc w domu sobie mogę ćwiczyć. Mogę sobie wyjść na dwór i bo nie mam żadnych tych. Ale ja rozumiem tych, którzy wychowują dzieci, tych, którzy mają małe mieszkania, nie mają w tych mieszkaniach basenu, czy willi basenem, jakiejś siłowni, czy coś, no to owszem, no. Jest tutaj jakaś tam forma usprawiedliwienia. To, czego nie rozumiem, no to współczesnej tej woke lewicy, jakichś takich młodych, samotnych mężczyzn, którzy nie mają ani dzieci, ani innych jakichś takich tych. I teoretycznie nie ma żadnej blokady, żeby po prostu pewnego dnia powiedzieć: trzeba coś zmienić, przestaję jeść, zaczynam biegać. No i zaczynają wymyślać różne jakieś wstępne teorie na ten temat. Mówię wam, towarzysze, że jak szybko chcecie zrzucić wagę, to zróbcie sobie mały hołodomor i chodzi na zdrowie. No to oczywiście nie można przesadzać, no ale gwarantuję wam, że w ciągu dwóch tygodni, no jak zmniejszycie zapotrzebowanie na jedzenie, to nie umrzecie. Jest to dużo lepsze niż jakieś takie użelanie się nad sobą: o, nie da się czegoś zrobić, nie da tego.